A w dzisiejszym odcinku Auto Challenge mamy Fest Challenge. A mianowicie mamy taką Szkodę. I ta Szkoda ma przebiegu 134 220 km. I ta Skoda bierze olej. A bierze go dosyć dużo. Znaczy dużo dla klienta. Nie wiem, czy to jest dużo, czy nie. Nie wiem dokładnie ile. Ale problem jest taki. No, patrzcie w esterku. Teraz już nie ma tych dymów, ale pierwszy taki dym, po prostu jak się delikatnie depnie, to nie było jakoś kręcone fest. Jak się depnie na gaz, no to są dymy. I te dymy, i oto te dymy, a są biało-niebieskie, także faktycznie no musi brać olej. Musi brać olej do tego wszystkiego. Zaraz wam pokażę, jak wygląda rura wydechowa z tego pojazdu. To jest silniczek 1.6, taki potocznie zwany pancernym, ale jednak nie. I musimy zniwelować maksymalnie do minimum pobór tego oleju. No to wiemy o tym dobrze, że to się nie skończy tak łatwo. I trzeba będzie podnieść głowicę. Podniesiemy głowicę. Zobaczymy na tłoczki. Wyciągniemy tłoczki. Prawdopodobnie zdechnione są pierścionki. Teraz zobaczymy, czy teraz jeszcze kopci. Ale tu gorąco. Teraz zobaczymy. No nie, już. A więc widzimy, rura wdechowa ładnie osmolona. Nie uda mi się włączyć lampy, a wyłoszczyć chociaż. No, ładnie osmolona. Cała czarna. Pobiera ewidentnie olej. To nawet zgłasza klient. A silniczek to ta pancerna jednostka 1.6. O, kod silnika mamy BSE. Także co? Zabieram się tu, ściągam kolektor sący, ściągam kolektor wydechowy, rozpinam rozrząd, lecę do góry z głowicą i zobaczymy, co tutaj słychać. Na pewno nie wiem, ale zdaje mi się, że tak będzie, że pierścienie będą zapieczone z racji kilometrów, że jest ich mało. W długim okresie czasu pierścienie się zapiekły i to jest problem. Także biorę się i zobaczymy. Więc robimy aktualizację tematu Skoda. I Skoda mamy tak. Tu mamy ładnie umyty tłoczek. Sprzęt jest słaby, więc nagranie też będzie słabe. Tu mamy ładnie umyty tłoczek od oleju. Na garu jest mało, ale za to jest czysty. Wyłuszczymy. Tak jak widzimy. Tutaj jest oczywiście ładny nagar. Tu jest ładny nagar i tu na pierwszym też się coś działo. I już zaczyna się umywać tłok od oleju. Najgorzej wygląda czwarty cylinder. Zaraz wyciągamy tłoki. Tłoki lecą pozmianowe, poliftowe tak jakby. Zobaczymy, jaka tam jest różnica między nimi. Także tłoczki już mamy, tuleje są bardzo ładne. Przechonujemy je, narobimy troszkę rysek, żeby olej miał na czym wisieć i żeby to się układało na nowych pierścieniach. Co do głowicy, głowicę mamy tu. Głowica jest bardzo ładna, 8-zaworowa. Głowicę mamy tu, uszczelniacze nowe pozakładane. Zaworki poczyszczone, podocierane, więc zaraz będziemy montować głowicę złożę, założę nadstawkę z wałkiem i ona jest gotowa do montażu, a w tym czasie, jak będzie się przyzwyczajać do nowych uszczelniaczy głowicę, to wyciągam tłoczki, zrzucam miskę, wyciągam tłoczki, zobaczymy, co słychać na tłokach. No, tłoki polecam, tak jak mówiłem, pozmianowe, więc problem będzie już rozwiązany, brania oleju. Jeszcze zobaczymy, jak wyglądają cylindry troszkę niżej, tak zaraz całą resztę wam dogram, co i jak. A więc widzimy ślady po honowaniu, kulejki przygotowane, wszystko pięknie, ładnie, gotowe, wysmarowane. I teraz lecimy tu, a tu mamy tłoczki. Tłoczki mamy pozmianowe. Zmiana jest w tej kwestii, że pierścienie są jednoczęściowe, jakby jedna część, która dotyka cylindra, i sprężynki wewnątrz, te olejowe, mówimy o nich. A w starych tłoczkach były pierścionki
z trzech elementów. Sprężyna i dwa cieniutkie pierścionki, które po prostu siadły. No widzimy, on to nawet ponad tłok nie wystaje. I z tego tytułu przepompował olej na górę na dęko tłoka. I dlatego nie działało. Umęczone te tłoczki. Także, no jest strasznie dużo nagarów w tym silniku. Więc nie zanudzając, wrzucamy te tłoczki z tymi korbami. Paneweczki, wszystko idealne, nic tu się nie wydarzyło. 130 tysięcy, to nie ma się co tutaj wydarzyć. Wrzucamy to na auto, zamykamy głowicą i zobaczymy, jak to będzie chodzić. Aktualizujemy temat. Zobaczcie, jakie tłoczki zadowolone. Siedzą wszystkie na równym poziomie. Żaden z nich się nie wywyższa. Jest dobrze. Także teraz co? No teraz trzeba iść po głowicę. Głowicę mamy już. Gdzie mamy głowicę? A, głowica tu leży. Tu jeszcze jakieś cienie są. Głowica tu leży, zaworki przygotowane, wszystko jest. Jeszcze ją odtłuścić i można montować na nowych śrubach. A więc mamy poskładane wszystko na sito, jak to mówią, ale ci, którzy nie lubią. Poskładane, zalane olej, nowe świece, wszystkie inne gadżety, bambety i tym podobne. Wszystkie media podpięte, prąd, woda, gaz. I co? No i będziecie świadkami pierwszego startu. O, zdech. No, ładnie zaciągnął oliwkę. Popracował. Damy mu troszkę wyższe obroty. Ładnie, chrapie, wydech. Szczela, wydech, ładnie. No. 17, równiutko. Fajrant. 134. 220. Idziemy zobaczyć, jak to tam. Jak to tak wygląda. No pięknie chodzi, pięknie chodzi. Zabiera mi się na spacerek do domu. Wygrzewa się. Zobaczymy, jak to będzie jeździć. A więc robimy kolejną aktualizację tematu Skody. Przepraszam za głos. Ale coś przyatakowało. I co? No i Skoda. Skoda ma się dobrze. Kilometry są oczywiście na godzinę. Przebieg też jest. Wszystko, prędkość nachodzi. Najważniejsze, nie jedziemy na lawecie. Patrzcie, tło się przesuwa. I co? No i Skoda się czuje bardzo dobrze. Rano odpaliłem oczywiście, żadnych dymów. Nie to, co miało miejsce wcześniej. Mówię, ja wierzę w to, że te pierścienie olejowe siadły, zrobiły się mało sprężyste. I drugi temat jest taki, że na pewno przez uszczelniacze też delikatnie ten olej na trzonki zaworów spływał i z tego tytułu też były nieszczelności. Ale mamy zrobiony zestaw, jakby dlatego, że my jako warsztat musimy dać gwarancję na taką naprawę. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby coś nie działało w 100%. Teraz będzie działało w 100%. Jeszcze tylko tutaj w tym pojeździe trzeba dolać płynu chłodniczego, dlatego że on się odpowietrzył i troszkę płyn siadł, więc jest go mało. Zrobimy dolewkę płynu chłodniczego, cały silniczek suchy, bo z rana patrzyłem, tak poglądałem go z tyłu, z boku, z przodu. Błędów żadnych nie generuje, także można oddawać do klienta. I co, to myślę, że to na tyle, jeżeli chodzi o naprawę. Tak jak zawsze, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie i wbijajcie na Instagrama, tam też jakieś relacje są. I co, czekamy na kolejny challenge, a zbliżają się dwa fajne challenge. Także do następnego odcinka.